Do końca tygodnia nie opuści nas całodobowy mróz, ale co ważne, zza chmur w końcu wyjrzy słońce. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy. Już w tych najbliższych godzinach nad Polską nastąpi przebudowa pola barycznego. Niż nad Finlandii osłabnie, a w jego miejsce rozbuduje się ośrodek wyżowy. I to właśnie dzięki niemu ta dzisiejsza noc w całej Polsce będzie bardzo pogodna, ale i też mroźna. W centrum, na południu oraz w części wschodniej prognozujemy od minus 10 do nawet minus 16 stopni. Nieco cieplej na zachodzie oraz w pasie północnym. Tutaj termometry wskażą od minus 6 do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr tej nocy na ogół będzie umiarkowany, ale chwilami powieje nieco silniej, szczególnie w Polsce centralnej. Jutro w dalszym ciągu będziemy w zasięgu wyżu, a to oznacza pogodne i chwilami nawet słoneczne niebo. Pogoda zacznie kaprysić, ale dopiero w drugiej części dnia i to głównie w regionach południowych. Wtedy zachmurzenie stopniowo zacznie wzrastać, no i synoptycy nie wykluczają również lokalnych opadów śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od minus 6 do minus 1 stopnia. Spójrzmy teraz na mapę dla Kujaw i Pomorza. W tych najbliższych godzinach nad regionem przeważać będzie niewielkie zachmurzenie, a rozpogodzenia pojawią się głównie w pasie zachodnim oraz lokalnie północnym. Noc nie przyniesie nam pogodowych zmian, a termometry wskażą od minus 7 do minus 6 stopni. Jutro, drodzy Państwo, aura będzie nam sprzyjać. Nie zabraknie chwil ze słońcem, a temperatura będzie oscylować na poziomie od minus 3 do minus 2 stopni. Na teraz to już wszystkie informacje. Kolejna prognoza pogody, jak zawsze po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam i do zobaczenia.